Cóż to był za dzień dla polskich klubów? Dzisiaj w Białymstoku zobaczyliśmy kawał solidnego europejskiego badmintona. Najwięcej emocji przysporzył nam mecz półfinałowy pomiędzy Hubalem Białystok a SKB Suwałki. A zanim przejdziemy do omówienia półfinałów drużynowych Mistrzostw Europy, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanału. Niech badmintonowa wieść niesie się w świat. Szczególnie wtedy, kiedy polskie kluby osiągają historyczne sukcesy. W pierwszym półfinale francuski DC Chambly-Oise wygrał 3-1 z włoskim Piumme d'Argento BC. Na kortach zobaczyliśmy dziś naszego dawnego mistrza Europy Roberta Mateusiaka, który w parze z Eloi Adamem ze spokojem wygrał swój mecz 21-13-21-13. W tym meczu nie było za wiele emocji, każdy mecz kończył się w dwóch setach. Więcej nerwów kosztował polskiego kibica drugi półfinał pomiędzy UKS Hubalem Białystok, który rywalizował z SKB Litpol Malow Suwałki. Mecz rozpoczął się od gry mieszanej, gdzie Robert Cybulski w parze z Kamilą Augustyn musieli uznać wyższość białostockiemu duetowi Lukas Korwe - Elżbieta Basowa. Pojedynek trwał 3 sety i ostateczny wynik to 13-21, 21-19, 14-21. Po mikście przyszedł czas na singla panów, gdzie Danilo Bośniuk grał przeciwko mistrzowi Polski Krzysztofowi Jakowczukowi. Mecz ten również był wyrównany i po 53 minutach walki zwycięsko z tego pojedynku wyszedł reprezentant SKB Suwałki Danilo Bośniuk, wygrywając w trzecim secie 21-14. Trzecim meczem był singiel kobiet, gdzie Maria Mitsova kompletnie zdominowała Marię Ulitinę i wygrała 21-11, 21-4. Na ten moment Hubal wygrywał 2-1 i tylko jeden mecz dzielił go od awansowania do upragnionego finału Mistrzostw Europy. Przyszedł czas na grę podwójną mężczyzn. Robert Cybulski wraz z Przemysławem Szydłowskim zagrali przeciwko Lukasowi Korwe i Pawłowi Śmiłowskiemu. Mecz zakończył się na korzyść tych drugich i to UKS Hubal Białystok cieszyć się może wygraną w półfinale. Posłuchajmy, co po meczu miał do powiedzenia Robert Cybulski z SKB Suwałki. Po półfinale czujemy ogromny niedosyt, jednak z drugiej strony w pewnym stopniu jest też radość w drużynie, bo jednak zdobyliśmy brązowy medal. Gratulacje dla Hubala Białystok, dzisiaj okazali się lepsi. A co do samego grania, to w miksie zabrakło naprawdę niewiele. Myślę, że zabrakło dokładniejszego serwisu i lepszej koncentracji w kluczowych momentach meczu. My turniej już zakończyliśmy, ale trzymamy kciuki za występ Hubala w jutrzejszym finale. Historia pisze się na naszych oczach. UKS Hubal Białystok jako pierwszy polski klub awansował do finału klubowych Mistrzostw Europy. SKB Suwałki w historii tych rozgrywek pięciokrotnie zdobyły brązowy medal, ale żaden polski klub nie był jeszcze w finale. Posłuchajmy, jakie odczucia po meczu ma Paweł Śmiłowski i jakie nastawienie na finał ma Hubal Białystok. Czujemy się świetnie, ponieważ dotarliśmy do finału klubowych mistrzostw Europy w Białymstoku. Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pokonać Suwałki, z którymi przegraliśmy 2 miesiące temu podczas półfinałów Ekstraligi Badmintona. Radość jest ogromna, ponieważ zawsze derby z Suwałkami są naprawdę bardzo emocjonujące i ciężko wskazać faworyta, która drużyna jest lepsza. Zawsze trzeba czekać do ostatniego pojedynku. Dzisiaj nam się udało zwyciężyć 3-1 i naprawdę jesteśmy ogromnie szczęśliwi. Nastawienie jest na pewno bojowe. Nie odczuwamy żadnej presji, ponieważ mamy doświadczony zespół. Wszyscy zawodnicy grają na arenie międzynarodowej, więc nie odczuwamy żadnej presji. I chcemy się pokazać z jak najlepszej strony i na pewno będzie to naprawdę miłe, jeśli uda nam się zwyciężyć w Białymstoku w domu i zdobyć tytuł klubowego mistrza Europy. Już jutro finał klubowych mistrzostw Europy w badmintonie. Francuski klub DC Chambly-Oise z Polakami na pokładzie, czyli z Robertem Mateusiakiem i Nadjeżdżą Ziębą, zmierzy się z UKS Hubalem Białystok. Jak myślicie, kto będzie nowym mistrzem Europy? Dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć!